Jakie były okoliczności przyjazdu księdza biskupa na studia do Rzymu? Przyjechałem tutaj w lutym 1959. To była pierwsza grupa, która przyjechała za staraniem się kardynała Wyszyńskiego na studia rzymskie. Czterech pojechało do Paryża, czterech przyjechało do Rzymu, dwóch z diecezji gnieźnieńskiej, dwóch z warszawskiej. Oprócz tego, że wcześniej przyjechał biskup Romaniuk i jeszcze biskup, i jeszcze ksiądz, późniejszy biskup Romaniuk i ksiądz Jankowski, którzy zdołali wcześniej przybyć. Ale my byśmy pierwszą grupą, która zaczęła tutaj studia i przyjechaliśmy do instytutu. Naturalnie tutaj, no wiadomo, że kto tutaj mieszkał wtedy. Mieszkali częściowo kapłani czy klerycy, którzy zostali kapłanami jeszcze z armii Andersa i częściowo kapłani czy klerycy, którzy wyszli z obozów koncentracyjnych. Oni tu zrobili studia. Właściwie nie było takich autentycznych studentów, byli, no nie byli to ludzie kwalifikujący się na jakieś poważne studia. Po prostu studiowali, żeby sobie zapewnić życie, ale osiągnęli, bym powiedział, względne rezultaty tych swoich studiów. I teraz przychodzi nowa fala, to coś nowego jest, zaskoczenie trochę także i w tych kręgach watykańskich, że przyjeżdżają nowi ludzie z kręgu socjalizmu wtedy. No patrzono na nas, czy my jesteśmy jeszcze księżmi, czy to jest, nie jest tacy prawdziwi księża, ale to takie było, bym powiedział, takie chwilowe, zewnętrzne. No i wtedy zaczęliśmy zaraz już studia. Jak wyglądał Instytut Polski w latach powojennych? W jakich warunkach przyszło wam mieszkać? Tutaj było dosyć biednie. Przecież nie było samochodu w instytucie. Tutaj ten ogród, podwórko, które tu było, to było całkiem zajęte. Na jakieś tam palma rosła w środku. Tu była bieda. Pokojów było mało, to zaniedbane było, podziemia były całkowicie zaniedbane, potem dopiero się to porządkowało. Także to były czasy powojenne z całym, bym powiedział, tym balastem powojennego zniszczenia i bałaganu. Gdy myśmy przyjechali, to rozpoczęło się nowe życie, trzeba było organizować jakoś i potem przychodzili następni studenci. No, ale tutaj była sytuacja, gdzie rektor był ksiądz Marian Strojny, który miał swoje powiązania jeszcze no właśnie takie watykańskie, szczególnie z księdzem kardynałem Pizzardo. To był kongregacja do wychowania, do seminariów wtedy. I patrzyli dosyć nieufnie na tych, którzy przybywają z Polski. Jakkolwiek trzeba powiedzieć, że wszystko zrobił ksiądz Strojny, żeby nas umieścić w uniwersytetach, żebyśmy rozpoczęli studia. I rzeczywiście ten pierwsze miesiące, które były do wakacji, to żeśmy już studiowali, ucząc się języka i, no i tak nauki, bo to było, nie było czasu na język, to trzeba było wchodzić zaraz. Zresztą wykłady były po łacinie wtedy. Tej łaciny też nie rozumieliśmy, bo to była inna wymowa, zupełnie hiszpańska, czy włoska, czy amerykańska nawet wtedy to. Ale się to dosyć szybko żeśmy opanowali. Wyjechaliśmy na wakacje do Merano zamówione, które były kosztowne. Potem kardynał Wyszyński musiał to spłacać, bo to przecież było trudne. No i to tak trwało do śmierci Piusa XII, gdy przychodzi Jan XXIII, wszystko się zmienia. Zapowiadany jest synod, zapowiadany jest sobór, zapowiadany jest kodeks nowy i tutaj następuje renowacja. Zostaje zwolniony ksiądz Strojny i przychodzi ksiądz Franciszek Mączyński, to jest kolegą seminaryjnym Wyszyńskiego. I rozpoczyna się nowe życie. Kardynał Cushing z Bostonu spłacił długi, które tutaj były. I Liga Katolicka w Polsce była uruchomiona, że można było tutaj już jakoś egzystować. No i rozpoczęło się jakieś już uporządkowane studia.
Ale to ciągle była tutaj bieda, bo to trzeba było i remonty, i okna, i mieszkania, ogrzewanie. Nie było windy przecież tutaj. I dopiero ksiądz Łączyński zaczął tu remonty i taką odnowę, która dała początek no, dalszemu rozszerzaniu się instytutu. Myśmy dojeżdżali, czy dochodzili, kto był na Gregorianum, to dochodził, kto na Biblikum dochodził. Ja byłem na Lateranie, trzeba raczej było dojeżdżać. To wyglądało tak, że tramwaj, który tylko La Renera, która jeszcze szła tutaj, to można było przed 8 za 10 centów przejechać. Po godzinie 8 już się płaciło 20, a potem 30, a potem 50. To takie były, to taka była sytuacja. Wiem, że pierwsze za studia to opłacił moje, zapłacił biskup, bo opłacił ksiądz Strojny, rektor, no a potem już trzeba było sobie radzić. I następny rok to już był bardziej unormowany, gdzie już no, byliśmy trochę już w języku obeznani i zaczęły się takie normalne studia, gdzie podczas wakacji wyjeżdżało się do jakichś parafii polonijnych i można było coś sobie już zarobić. Nawet także tutaj się rozpoczynało życie normalne. Siostry już tutaj były, ale jedynym posługującym tutaj był pan Wincenty. Wincenty, stary, góral, twardy, odporny, on latał po tych schodach, chociaż był starszym człowiekiem i wszystko załatwiał. Zwłaszcza posiłki, które były na dole, to były bardzo płakane warunki. Ale potem za infłata Mączyńskiego to się wszystko zmieniało się. I inny był system, siostry miały lepsze warunki. Odzyskano część tego, tych mieszkań, które były tu w tych blokach sąsiednich, gdzie tam umieszczono już siostry. No i tak stopniowo się rozwijało, aż do czasów księdza Kiernikowskiego, który przyszedł jako następca Mączyńskiego. Mączyński odszedł z rektoratu mając 86 lat. No przyszedł nowy, to rzeczywiście to, co Instytut zawdzięcza księdzu Kiernikowskiemu, to jest utworzenie nowego Instytutu. Podwoił mieszkania, przeorganizował, ulepszył to wszystko. A to dzięki temu, że miał kontakty z drogą neokatechumenalną, gdzie zaufani ludzie, zwłaszcza prawnicy, odkryli mu nieprawidłowości, jakie tutaj są i dzięki temu można było odzyskać te domy czynszowe, które zasady mają służyć na utrzymanie Instytutu i to się w dużej części to się udało, także studia tu już były takie normalne. Także normalizowały się sprawy w kolegium polskim i także na Botegę Oscurę, gdzie był arcybiskup Gawlina jako ciągle rządzący jeszcze sprawami polonijnymi, tam całe biuro duszpasterstwa polskiego było, tam także nastąpiło coraz to większe ożywienie, czyli Polska się umacniała tutaj w Rzymie, to z tych czasów. Jaką rolę spełniał Dom Polski, Instytut Polski w czasach Soboru Watykańskiego II? Tutaj było już miejsce, gdzie się biskupi spotykali, tu wielu z nich mieszkało, a jeszcze bym chciał dodać, że za czasów dyrektora Strojnego kardynał Wyszyński, ilekroć przyjechał do Rzymu, zatrzymywał się u sióstr nazaretanek na Via Machiavelli. Myśmy tam, jak przyjechał kardynał Wyszyński z księdzem Frankowskim, który byliśmy z jego diecezji, jechaliśmy zawsze służyć do mszy świętej, to trzeba jechać było do sióstr na Machiavelli tam i tam służyliśmy do mszy świętej i spotykaliśmy się z naszym biskupem. Potem już za czasów rektora Mączyńskiego, no to już tutaj wyporządkowano mieszkanie i już regularnie tutaj kardynał przyjeżdżał. I to wtedy były czasy soboru. Sobór to otwierał oczy na Kościół Powszechny, bo przyjeżdżali biskupi, niektórzy nie mogli przyjechać z Litwy, tam z Wietnamu, no tego nie mogli przyjechać, bo kurtyna żelazna była. Co kurtyna żelazna wtedy znaczyła? Dzisiaj nie wiadomo, że istniała kurtyna żelazna. A kurtyna żelazna, ja przyjechałem pociągiem, się przyjeżdżało, to był pociąg zatrzymany i rewizja pociągu z latarkami pod wagonami chodzili, czy czasem ktoś się nie przewozi.
pola przy granicy zagrabione takie, że tylko mogła koza przejść, ale to było widać kopyta kozy, a nie te. Więc to były dziwne rzeczy. A właśnie Karnap Wyszyński zwalczał żelazną kurtynę, że to nie jest, że duch może być poza kurtyną, że to jest kościół milczenia, mówiono. To chiesa di silencio, kościół milczenia. Karnap mówił, nie, my nie milczymy, my mówimy głośniej niż tutaj. I to była taka, myślę, prawda, że myśmy w Polsce, kiedy była akurat wielka nowenna, myśmy przyszli z wielkiej nowenny, kiedy to wszystko było takie przepełnione pobożnością, aktywnością kościelną. Na czas soboru wiadomo, że jedni biskupi dostawali paszporty, raz nie, raz przyjechali wszyscy, inni raz. Czasem kardynał Wyszyński nie dostał paszport, nie przyjechał. Dla Solidarności kardynał Wojtyła też nie przyjechał, chociaż i kardynałem jeszcze nie był, nie przyjeżdżał. Więc, ale tu się zbierali biskupi i myśmy patrzyli na tych naszych biskupów, no, którym pomagaliśmy. Oni tak nie wszyscy znali język, więc pomagaliśmy w miarę możliwości. Ale to byli bardzo pobożni biskupi. Jak tak dzisiaj pamiętam, jak te wszystkie osobistości z tamtych czasów, to byli bardzo ludzie, którzy nam imponowali właśnie swoją taką konsekwencją w życiu Kościoła, swoją modlitwą, swoim takim zjednoczeniem się. Często się zbierali, żeby podejmować trudne zadania soboru, a wtedy się wszyscy uczyliśmy Kościoła. I biskupi się też uczyli, bo przychodzili przecież ze świata socjalizmu, gdzie ta teologia nie była tak rozwinięta, a tutaj dominowała teologia tych ekspertów belgijskich, francuskich, niemieckich. No wtedy się naprawdę ten kościół po drugiej sesji dopiero właściwie soborowej się tak rozwinął, bo pierwsza sesja soborowa była taka, bym powiedział, próbująca się. Ja byłem do trzeciej sesji włącznie. Zrobiłem studia na Lateranum całości, doktorat zdobyłem spraw obojga, więc broniłem tezy właściwie z prawa rzymskiego. I potem jeszcze robiłem równolegle rotę i też zrobiłem adwokaturę roty w 1964 i potem już wracałem do Polski. A tutaj dalej przychodzili już nowi studenci i to życie się normalizowało. Wiem, że ostatnia sesja soborowa to już śledziłem z Polski i się cieszyłem bardzo z tego, że tu biskupi polscy dobrze wypadli jako takie zwarta grupa, tak obstająca za taką teologią rzetelną wtedy ten list biskupów polskich do biskupa niemieckiego był takim mocnym akcentem, który trzeba odczytać jako owoc soboru, gdzie ta refleksja była nad jednoczeniem świata, nad przebaczaniem. No a to wywołało ogromną wrzawę, co ukazało niedojrzałość jeszcze ludzi do chrześcijaństwa. Po prostu nie odczytano tego listu po chrześcijańsku, bo ciągle były antagonizmy, za co przepraszać, czyli nie było tej miłości, jaką już ze soboru wynosili biskupi. To myślę tyle. Wiem, że ja sam, owszem, interesowałem się soborem i śledziłem w miarę możliwości to, co się działo. Jaka była sytuacja, to też można wspomnieć, że przed soborem, gdy na wykładach profesor nam mówił, że dzisiaj jest tak kościół zorganizowany, że sobór jest niepotrzebny, bo jest informacja, bo są dyspozycje, bo o wszystkim wiadomo. Tymczasem potem, miesiąc potem papież ogłasza sobór. Papież Jan XXIII był przyjęty tak trochę z chłodem, bo to mówili, że to jest papa di transito, papież przejściowy. Staruszek już, 77 lat, staruszek. Ale on pokazał energię, on pokazał życie Kościoła od strony zewnętrznej, od tego, co było w Europie, co było w życiu. On doświadczył bardzo dużo rzeczy i przyniósł
nowe spojrzenie na Kościół i to się w Soborze to uzewnętrzniło. Także Sobór tutaj podjął wielką rzecz, zwłaszcza tego to nachylenie się do świata, uznanie wartości światowych. Oczywiście, że to, co mówimy dzisiaj, świat jako świat polityki, gospodarki, tego też nie zrozumieli. Nastąpiły ataki na Kościół i to takie bardzo drastyczne, dużo takiego, że odnowa liturgiczna, to znaczy rób co chcesz. Nie, to tutaj Wyszyński ma ogromną zasługę, że on bronił takiej dobrej linii soborowej, a nie tych wypaczeń, które potem no, bardzo jak gdyby sugerowano czy naciskano, żeby ta odnowa szła taka bardzo radykalna. A to nie chodziło o to soborowi. Więc to Sobór to jest tak do osobnej oceny i ten jego przebieg to ja śledziłem, ale moi koledzy byli nawet bliżej, bo niektórzy z nich pracowali w biurze synodalnym, co było więcej kontaktów, ale byliśmy zawsze z biskupami i tak na bieżąco. Ale jak mówię, ja skończyłem na trzeciej sesji soborowej i na następnej już nie byłem. Także Sobór się toczył dalej. Tutaj były spotkania bardziej takie na sesje jakieś ogólne. Ja tu kardynała Wojtyłę to często tu w instytucie spotykałem, ale wiem, że jest mieszkanie było jego w kolegium. No, także mieliśmy tu trzech murzynów takich, którzy tutaj z nami studiowali. No, przybył także delegat z Ameryki, z Polonii, żeby się nauczyć tu języka u nas. I rzeczywiście był zdolny, się nauczył. No anegdotą to byłoby, ale to myślę, by trzeba było sobie usystematyzować i odtworzyć w pamięci. No po prostu no, życie koleżeńskie, bo różnych kolegów było. Byli tacy, którzy byli bardzo zdolni, byli tacy, którym się to nie układały, te studia, którzy byli potem wzywani do Polski. Niektórzy to woleli sobie wybrać jakieś łatwiejsze życie duszpasterskie, a nie studiować, no bo on im bardziej imponował Zachód swoim no, takim nowoczesnym spojrzeniem niż śledzenie nad książką przy studiach. No, byli także i tacy. Ale na ogół tutaj wychodzili ludzie wykształceni. Z moich kolegów no, bym wspomniał i takich profesorów bardzo znakomitych, jak ksiądz Kudasiewicz na KUL-u, czy ksiądz Homerski na KUL-u. Długi czas, nieżyjący już, a Kudasiewicz jeszcze żyje, czy ksiądz Frankowski z Warszawy, czy ksiądz Gogolewski z Warszawy. Już nieżyjący, a Frankowski na nowo wydał całe Pismo Święte Wujka, już w takim dostosowanym do naszego języka już formie. Więc wychodziło bardzo szereg ludzi, no i szereg biskupów, którzy raczej byli już po mnie. Jakie przesłanie ksiądz biskup chciałby pozostawić obecnym mieszkańcom Instytutu Polskiego? No ja już bym nie umiał teraz takiego przesłać, bo wiem, że to jest już nowe pokolenie. Oni inaczej już patrzą na studia i niż to myśmy patrzyli. Oni się szybciej uczą języka, bo jest ten większy kontakt. U nas jeszcze takiego nie było kontaktu. Myśmy w duszpasterstwo nie byli angażowani, tego właśnie nie chcieli, nie rozumieli. Potem są lepiej przygotowani z Polski przecież. Już dzisiaj seminaria kształcą znacznie lepiej niż w powojennych czasach, w jakich ja byłem, kiedy to była i w seminarium bardzo wielka bieda i personalna i naukowa, nie dorównująca do tych wymagań, jakie były stawiane przez Kościół. Więc teraz jest znacznie lepiej. Ja bym nie umiał dzisiaj powiedzieć, bo myślę, że sami studenci wiedzą, mając określone zadanie przez biskupa, jaką dziedzinę zgłębić. I oni przyjeżdżają do Polski i można satysfakcję mieć z tego, co tu przynoszą. Przynoszą język nie tylko włoski, ale także znajomość jeszcze innego języka. No i w swojej dziedzinie są, bym powiedział,
obeznani. Także to jest dla rozwoju Kościoła w Polsce to studium tu rzymskie, jak i w jakiejś mierze w Paryżu, to są nieocenione ze względu na horyzonty, na kontakty, na rozumienie Kościoła w innych krajach.